Siema. Dzisiaj sobie porozmawiamy, przerobimy sobie cytat Bądź sobą bez przepraszania. A mianowicie przerobimy sobie taki cytat, dlatego że ostatnio spotkałem się z takim czymś, że widziałem jakiś wpis gdzieś, gdzie osoba, czy tam nagranie, gdzie osoba dosłownie jakby była sobą, co nie? Jakby za bardzo była sobą, czyli że jej znajomi nie wiedzieli, że ona taka jest i ona musiała przepraszać za to, że jest sobą. I po prostu mi się to w głowie nie mieści, więc dzisiaj ci powiem, dlaczego masz być sobą. Masz, nie? To jest obowiązek. Masz być sobą bez przepraszania. I co znaczy w ogóle bycie sobą? To oznacza, że jesteś autentyczny i niezmienny, jakby nie boisz się, nie obawiasz się, jak ludzie zareagują na ciebie. I to oznacza właśnie, że masz prawo do wyrażania siebie w sposób, który jest zgodny z tobą, z twoimi wartościami, potrzebami, pragnieniami i bez obawy przed krytyką lub osądami, jakimiś ocenami ze strony innych osób. I właśnie o to chodzi w byciu sobą. I nigdy nie powinieneś przepraszać za bycie sobą. Naprawdę, jeżeli masz jakiś swój nieoryginalny, a może w sumie oryginalny śmiech, albo jakiś styl bycia, albo jakieś żarty, które, nie wiem, nie pasują komuś, to ty nigdy za to mimo wszystko nie powinieneś przepraszać, bo jesteś sobą i powinieneś być sobą bez przepraszania. I wdrażając bycie sobą bez przepraszania, możesz osiągnąć i jakby z tego wyciągnąć wiele wartościowych wniosków. I po pierwsze, pozwolić to w końcu zaakceptować samego siebie, bo jeżeli ty na spotkaniach ze swoimi znajomymi musisz przepraszać za to, że jesteś sobą, to raczej akceptacja nie będzie. Nie zaakceptujesz siebie, ponieważ ludzie cię nie akceptują i będziesz jakby chciał się dostosować do tych ludzi. Więc przyjęcie tego podejścia pozwoli ci zaakceptować po prostu siebie takim, jakim jesteś, z takimi wadami, z takimi zaletami. No. Będąc sobą bez przepraszania, pozwolisz też sobie na autentyczność w relacjach z innymi. Nie będziesz udawać kogoś, kim nie jesteś, aby spełnić czyjeś oczekiwania, co też jest bardzo ważne. Również wyrażanie siebie bez obawy przed jakby opinią ludzi zwiększy twoją pewność siebie i poczucie własnej wartości. Czyli jak będziesz sobą bez przepraszania, jakby będziesz pewny, że to jest twoja osobowość i taki chcesz być na spotkaniach, to po prostu będziesz pewny siebie. Będziesz szedł z klatką wysuniętą do przodu i po prostu będziesz pewny siebie. I będziesz równocześnie będziesz wiarygodny, ponieważ większość ludzi, takich normalnych, wiadomo, są gorsi ludzie, źli ludzie, ale większość ludzi doceniają autentyczność i prawdziwość, i jak będziesz sobą bez przepraszania, to zbudujesz po prostu tą wiarygodność w relacjach z tymi ludźmi i właśnie to ci może pomóc w relacjach czy to osobistych, czy to zawodowych. I przykład taki jest, gdzieś usłyszałem w jakimś podcaście, że jakiś ziomek robił przemówienie, nie? Jakiś ziomek już jakiś wykład robił z dietetyki bodajże czy coś, bo to jest środowisko, którym się otaczam. I on powiedział na starcie, że po prostu on powiedział, że zanim przejdzie, to chciałby powiedzieć jakiś statement, że to jest w sumie jego pierwsze przemówienie w życiu i że się bardzo stresuje. I nawet nie wiesz, jak ta publika, co tam była, pozytywnie zareagowała. I ta publika się z nim zżyła, jakby już go polubiła na wstępie, że on jest autentyczny i prawdziwy. Więc nigdy nie przepraszaj. Jakby on też nie przepraszał za to, on tylko poinformował i powiedział, że liczy na wyrozumiałość, jakby był z tego dumny, bo w sumie powiedział o tym, tak? Więc to jest naprawdę mega ważne. No a bycie sobą również pozwoli ci budować lepsze, głębsze relacje, ponieważ jakbyś cały czas udawał kogoś, kim nie jesteś i w końcu ktoś by cię bliżej poznał i by wyszło, jak jesteś naprawdę, no to mógłby się ta osoba lekko zdziwić, że tak powiem. Następna rzecz, to uważam, że ukrywanie swojej prawdziwej tożsamości lub po prostu udawanie kogoś, kim nie jesteś, może prowadzić do różnych stresów, lęków, zaburzeń psychicznych, pogorszenie zdrowia psychicznego, niezadowolenie z życia, bo po prostu nie jesteś sobą, nie możesz wyrażać siebie, a każdy z nas potrzebuje, żeby wyrażać siebie, żeby być autentycznym. Każdy z nas tego potrzebuje. Przecież na przykład, jak losowo sobie w środku domu zaczniesz tańczyć, to wyrażasz siebie, jesteś autentyczny, ale jeżeli ci twoi znajomi albo otoczenie uniemożliwia to, to twoje zdrowie psychiczne może ucierpieć. Więc jak jesteś sobą bez przepraszania, to twoje zdrowie psychiczne może pójść do góry. I kiedy jesteś autentyczny, ostatnia rzecz, kiedy jesteś autentyczny w swoich działaniach i wyborach życiowych,
Łatwiej jest po prostu osiągać cele, ponieważ działasz zgodnie ze swoimi wartościami, ze swoimi przekonaniami, nie dostosowujesz się do ludzi, nie zmieniasz się pod ludzi, nie robisz czegoś pod ludzi, czyli coś ci nie pasuje, to tego po prostu nie robisz, nie dostosowujesz się. I uważam mimo wszystko, że bycie sobą bez przepraszania to bardzo odważne podejście, ale również wyzwalające i one może przynieść właśnie bardzo dużo korzyści na płaszczyźnie jak osobistej, społecznej i na różnych po prostu płaszczyznach. I uważam, że to jest rzadka cecha w dzisiejszych czasach, że mało ludzi dzisiaj jest sobą, że mało ludzi jest autentycznych, że wiele ludzi się dostosowuje pod innych ludzi, żeby po prostu wydoić ich albo jakieś różne mają, po prostu żeby robią to z korzyścią dla siebie, że się dostosowują do jakiejś osoby, żeby zyskać jej sympatię, żeby mieć później jakieś daleko idące korzyści. Więc po prostu bądź sobą naprawdę. Jeżeli ktoś ci zwróci uwagę, to znaczy, że to jest osoba, z którą nie powinieneś się jakby zadawać. I po prostu nigdy, nigdy, przenigdy nie przepraszaj za to, że jesteś sobą i że wyrażasz siebie, bo właśnie chodzi w życiu o to, żeby wyrażać siebie i żeby być autentyczną osobą. No, więc to by było na tyle. Dziękuję, że zostałeś do końca. Dawaj znać w komentarzu, co o tym myślisz. Zostaw łapę, suba, udostępnij. No i do następnego.